Halo, halo, wchodząc w Escape Secret Dungeons, mamy tutaj dla single playera dungeony. Tutaj mamy jakie nagrody za pokonanie go pierwszy raz można dostać. Jestem teraz na poziomie 4, dostanę te nagrody jeśli go pokonam, a na poziomie 5 dostanę Amitoya, co bardzo mnie cieszy, i zacznę dostawać niebieskie Growthstone'y, co jeszcze bardziej mnie cieszy. Dlatego chcę go pokonać, żeby potem się dostać na piętro, gdzie dostanę niebieskie Growthstone'y. Chodzimy tak, Secret Dungeons po Escape'ie, wybieramy piętro, trzeba iść po kolei, Enter, i to wszystko przenosi nas. To są solo dungeony, także solo powinniśmy sami sobie z nim poradzić. Póki go nie zaatakujemy, on nas też nie zaatakuje. Są też dungeony koopowe, chodzimy wtedy w koop, wybieramy który. Na razie mam 29 level, więc mogę ten. Tu mamy jakie nagrody można dostać. Tak naprawdę fajne są. Wtedy bierzemy party board i próbujemy dołączyć do któregoś z party. Tu jest napisane, czego szukają. Heala, tanka, DPS-a, tanka. I potem tylko klikamy Enter, jeżeli uda nam się do party dołączyć. I tam chodzimy po lochach, a na końcu bijemy bossa. No ale zaczynamy walczyć z tym. Jazda. Raczej powinno mi się udać go pokonać. Znowu nie udało mi się uniknąć. Zmieniłem ostatnio przycisk do uniku, to pewnie dlatego trochę mi to nie wychodzi. I dodatkowo nie patrzę na niego, więc ciężko mi zauważyć tego na kółkach, wtedy kiedy trzeba. Udało mi się, ale ledwo, ledwo mi się udało. Chyba zaczekam, aż do kolejnego dołączę. No i dostałem nagrody, te co miałem dostać. I cyk, kolejne piętro. Aha, muszę mieć co najmniej 31 level. Czyli jeszcze chwilę. Jakbym chciał kolejne piętro, gdybym miał powyżej 31 level, no to wtedy, tak jak pokazywałem na początku... walczyłbym teraz z tym. Nagroda Amitoy i trochę Growthstone'ów. Pozdrawiam, dziękuję.